Panie mój, przychodzę dziś, serce me skruszone przy. Szczęść Boże, witam serdecznie wszystkich zgromadzonych na 14 już Marszu Pamięci. Z nowego miejsca startujemy, spod pomnika świętego Jana Pawła II. Dzisiaj przypada właśnie 14. rocznica jego śmierci. Gromadzimy się tu, by pójść tym spacerem wiosennym. To nie jest stricte pielgrzymka. Na Marszu Pamięci mamy czas, by porozmawiać ze sobą, by powspominać te przeżycia, które były. Młode pokolenie, które jest urodzone już jako pokolenie Jana Pawła II. Mają prawo go nie znać, tylko go znają z naszych przekazów, z naszego świadectwa i to jest dobrze, że się łączymy tutaj, że chcemy odbyć tę drogę tego naszego spotkania z Janem Pawłem, z jego myślą, z jego nauczaniem, ale przede wszystkim z jego szacunkiem dla człowieka, dla życia ludzkiego, dla tego, co zrobił dla nas jako Polaków, dla tego, co my powinniśmy zrobić dla niego jako świętego, idąc tą drogą, do której nas zachęca, drogą świętości. Dziękuję. Panie mój, przychodzę ci, serce me skruszone przy, skłaniam się przed świętym tronem Twym. Znoszę ręce moje wzwyż, miłość mą wyznaję Ci i uwielbiam Ciebie w duchu. Uwielbiam wprawdzie Cię, życie me oddaję Tobie, uświęć je. I uwielbiam Ciebie w duchu, uwielbiam wprawdzie Cię, życie me oddaję Tobie, uświęć je. Panie mój, przychodzę dziś, serce me skruszone przy, skłaniam się przed świętym tronem Twym. Wznoszę ręce moje wzwyż, miłość mą wyznaję Ci, uwielbiam Ciebie w duchu. Spotykamy się na Placu Armii Krajowej przed pomnikiem świętego Jana Pawła II. 14. Marsz Pamięci tradycyjnie wiedzie przez trasy Gołuszowice, Równe, Dobieszów, Barykady, Radynie, Mokre Kolonia i przychodzimy do Pietrowic. O 16 będzie krótkie nabożeństwo z ucałowaniem relikwii świętego Jana Pawła II. Dopisuje nam ładna pogoda. Mieszkańcy Równego przygotowali dla nas poczęstunek. Także myślę, że będzie bardzo, bardzo atrakcyjny dzisiejszy marsz. Dziękuję. Witam wszystkich zebranych przed pomnikiem świętego Jana Pawła w dniu, w którym odbywa się po raz 14 Marsz Pamięci. Witam serdecznie nasze władze samorządowe, naszą młodzież szkolną, naszą młodzież harcerską. Witam serdecznie wszystkich księży. Witam Was wszystkich serdecznie, pielgrzymi. Całość na moją komendę baczność.
Proszę delegację o złożenie kwiatów przed pomnikiem świętego Jana Pawła II. Dziś przychodzę przed Twój tron, aby wyznać winę mą. O Panie, oczyść serce me. Dziś przed Twój przynoszę krzyż, ciężar, co przygniata mnie. O Panie, już nie chcę sam go nieść. Spocznij. Proszę o zabranie głosu księdza Krzysztofa Wójtowicza. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Zgromadziliśmy się tutaj na tym placu, aby wyruszyć 14 Marsz Pamięci. Dzisiaj przypada 14 rocznica śmierci naszego wielkiego rodaka, papieża Polaka, ale też w tym roku obchodzimy 40. rocznicę jego pierwszej pielgrzymki do ojczyzny. I myślę, że każdy z nas wie, że wtedy padły takie bardzo mocne słowa z ust naszego papieża. Niech wstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi. I odnowi. A dzisiejszy marsz chcemy przeżyć w takim duchu, abyśmy wspomnieli to, co święty Jan Paweł II tak mocno nam przypomina. Abyśmy tego Ducha Świętego nie zasmucali. Także niech ten czas naszego pielgrzymowania, bo jest to taka pielgrzymka jednodniowa, będzie naznaczony nie tylko obecnością tą naszą fizyczną, ale również takim udziałem duchowym. Niech będzie na naszych ustach śpiew, modlitwa, w naszym sercu miłość, dobroć, życzliwość. Dzisiaj również są z nami relikwie świętego Jana Pawła II, które na co dzień są w kościele w Braciszowie. W naszej parafii są bardzo czczone te relikwie, bo każdego miesiąca jest nowenna do świętego Jana Pawła II, kiedy zespół szkół w Pietrowicach ma dzień patrona, obchodzi dzień patrona. Również te relikwie są z nami i są otaczane czcią. Także jakaś malutka cząstka świętego Jana Pawła II idzie z nami. Dzisiaj trasa pielgrzymki jest troszeczkę dłuższa, bo po raz pierwszy wychodzimy z tego miejsca, gdzie został postawiony niedawno na jesień ubiegłego roku pomnik świętego Jana Pawła II. Tutaj właśnie naprzeciw kościoła, w takim widocznym miejscu, przez wielu pewnie przechodniów zauważany. Dla nas jest to szczególny pomnik, bo właśnie przypomina nam tą wielką osobę. Nie tylko osobę kościoła katolickiego, ale myślę, że chlubę naszego narodu. Także za moment już wyruszamy naszą drogę. Prosimy księdza proboszcza tutejszej parafii, księdza Michała, o błogosławieństwo na drogę dla nas wszystkich. Mam udzielić błogosławieństwa, ale myślę, że jeżeli wam powiem jeszcze słowo jedno, to będzie też dobrze. To będziecie 2 minuty później w Pietrowicach Głubczyckich. To nieduża strata, a nawet może wyjdziecie punktualnie o 9:00. Stąd to już będzie całkiem pięknie. Moi kochani, ponieważ
bardzo dużo wśród naszych pielgrzymów to są właściwie dzieci. Dzisiaj przed chwilką, przed ósmą, chwilkę patrzyłem w telewizji i tam były wspomnienia oczywiście o świętym Janie Pawle II, ponieważ rocznica śmierci. I widziałem ten entuzjazm, tę radość, to ten piękny czas. Dzieci tego, pomyślałem sobie wtedy, no nasi młodzi już tego nie pamiętają, bo to było 40 lat temu. Ci, którzy rodzili się, gdy święty Jan Paweł II był pierwszy raz w Polsce, to już dzisiaj mają 40 lat. To już są dzisiaj staruszkowie wobec was, młodzi, nasi przyjaciele. Powiem wam, że gdy święty Jan Paweł II sprawował urząd papieża, urząd Ojca Świętego, to to był wspaniały czas. To był cudowny czas. I ja czasem w moim sercu dziękuję Bogu za to, że mogłem w tym uczestniczyć. I wielu z nas, i pan burmistrz, i pan starosta, i wszyscy starsi nieco, bo my jesteśmy wszyscy młodzi, ale troszeczkę starsi, mogliśmy w tym uczestniczyć. Wielki dar Bożej opatrzności. I dlatego do młodych tak myślę sobie, żebyście umieli patrzeć na ten entuzjazm, na tę radość, na tę wiarę, na tę piękną postawę, którą wzbudzał w nas wszystkich święty Jan Paweł II, gdy już ostatnia była droga krzyżowa, Wielki Piątek poprzedzający jego odejście i gdy trzymał krzyż Chrystusowy w swoich dłoniach i na koniec tej drogi krzyżowej tak go ucałował go tak serdecznie, bo całe swoje życie naznaczył Chrystusem. Myśmy napisali na naszym kościele to hasło każdy dzień z Chrystusem. Jeśli dzisiaj będziesz szedł dla Jana Pawła II i z Janem Pawłem II w ten marsz, w tę piękną pielgrzymkę, wodywną, taką obdarowującą Jana Pawła II, niech zrodzi się w tobie także na nowo to postanowienie. Każdy dzień z Chrystusem, nie wybierając Chrystusa z Jego słów to, co mi jest snadne, to, co mi jest przydatne, ale każdy dzień z Chrystusem bezwzględnie z całym Jego słowem. Patrzcie, profesor Ćwigaj, gdy tworzył pomnik, to nam tak w tej pracowni, gdy jeszcze ten pomnik był z gliny, to mówił, on będzie spoglądał na tych, którzy wchodzą do kościoła i wychodzą z kościoła. Wchodzą do kościoła, dobrze, niech wchodzą do kościoła, ale gdy wychodzą z kościoła, będzie patrzył, czy my żyjemy po Bożemu. Będzie tak patrzył. I równocześnie, no, powiedział wtedy profesor Ćwigaj, że on nam trochę błogosławi, a troszeczkę nam tak robi takie ojcowskie, takie rozumiesz, Waluś, nie? Taką przestrogę robi nam tutaj, żebyśmy my naprawdę żyli po Bożemu. Tak niech wam Pan Jezus błogosławi i na tę chwilę, kiedy pójdziecie w marszu i na każdy dzień. Każdy dzień z Chrystusem. Niech tak będzie w naszych sercach, bo wszystko inne, słuchajcie, to będzie zdradzanie Jana Pawła II. To będzie zdrada. I to będzie świadczyć, że tak do końca nie jesteśmy szczerzy, że nie oddaliśmy Panu Jezusowi i Janowi Pawłowi II całego serca. A to będzie nieuczciwe. To będzie nieuczciwe. Dlatego chcemy być uczciwi i prawi każdego naszego dnia przez Pana Jezusa i przez świętego Jana Pawła II. Niech nas już Pan Jezus teraz błogosławi na całą drogę. Cieszę się jeszcze, co powiem, widzę Panią Danusię, że wielu byłych pielgrzymkowiczów pieszych jasnogórskich idą, Pani Wanda też tutaj jest, idziecie, bo chodziliśmy na Jasną Górę i też idziecie, żeby ten mały odcinek teraz pokonać dla Boga i dla naszego pięknego postępowania. Pan z wami, niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. I wracajcie szczęśliwi. No, Bogu niech będą dzięki, niech was Bóg prowadzi. Ksiądz Norbert jest też tu z nami, twórca tego marszu, księże Norbercie, szczęść Boże, ale nie idzie, bo już go opatrzność Boża zatrzymała, coś lekko utyka, więc tylko sobie adidasy ubrał takie pielgrzymkowe, ale to tylko jest pozoracja. Pozoracja, że na ulicy powiedzą, o, on idzie na pielgrzymkę, a on nie idzie. Dlatego ja nie mam pielgrzymkowych butów, tylko takie zwykłe, codzienne, takie
no, codzienne. Szczęść Wam Boże. Później oczywiście relikwiarz poniosą inni i nasi harcerze i może wierni, ci, którzy będą chcieli. To jest może jedyna okazja w życiu. Stwórz serce czyste we mnie, o Boże mój, a prawego ducha we mnie odnów. Stwórz serce czyste we mnie, o Boże mój, a prawego ducha we mnie odnów. Panie, nie odrzucaj mnie od oblicza swego dziś i nie zabieraj mi swojego ducha. Lecz proszę, przywróć mi radość z Twojego zbawienia. Tak przywróć, wesprzyj duchem swym. Stwórz serce czyste we mnie, o Boże mój, a prawego ducha we mnie odnów. Stwórz serce czyste we mnie, o Boże mój, a prawego ducha we mnie odnów. Panie, nie odrzucaj mnie od oblicza swego dziś i nie zabieraj mi swojego ducha. Lecz proszę, przywróć mi radość z Twojego zbawienia. Tak przywróć i wesprzyj duchem swym. Nie, nie odrzucaj mnie. Czyste we mnie, o Boże mój, a prawego ducha we mnie odnów. Stwórz serce czyste we mnie, o Boże mój, a prawego ducha we mnie odnów.